Witam ponownie, Max Law. W tym filmiku odpowiadam na pytanie zadane przez Mac Thomas odnośnie ile kosztuje życie w Meksyku, tam gdzie ja jestem teraz miesięcznie i czy da się żyć bez hiszpańskiego. Więc jeśli chodzi o koszty życia, to dalsza część filmu. Jeśli chodzi o język hiszpański, to powiem tak. Jeśli jest miejsce turystyczne, zazwyczaj da się żyć bez hiszpańskiego, będzie to zawsze utrudnione i największym respektem dla mieszkańców danego miejsca i dla samego siebie też, żeby lepiej się żyło, jest od razu zaczynać uczyć się języka. To nieważne, 2, 3, 5 słów, 10, powoli, powoli każdego dnia coś się nauczyć, oni będą to wszyscy kochać, w obojętnie jakim kraju, po prostu. Więc wszędzie można żyć bez języka. Lepiej go się uczyć od razu. Zapraszam na film. Proszę, typowy rynek. I co można tu kupić? To jest taki typowy zestaw pełen zaopatrzenia. Jajka, mango, wielkie arbuzy, kukurydza, ananasy. Jest jeden arbuz, jest gigantyczny, to jest jakieś 15 kilo arbuz, melony, pomidory. To jest taka masa do robienia tortilli, podejrzewam. Banany, makaron. Grejpfruty czerwone, pomarańcze hiper słodkie, amerykańskie gruszki, na pewno bardzo drogie, amerykańskie jabłka. Takie jedno jabłko zapewne kosztuje około 3 zł, amerykańskie jabłka. Kiwi skąd? Z Włoch, więc będą hiper drogie. To jest camote, przynajmniej w Ekwadorze to się nazywa camote. To jest taki czerwony ziemniak, jest bardzo ładny nieraz po przekrojeniu, chociaż tutaj nie wychodzi to, ale to już mogło się zasklepić. To jest słodki ziemniak. Czerwona, żółta, czerwona papryka, marchewka, ziemniaki, zielony pomidor. Disculpe, el tomate verde es una otra calidad de tomate que siempre está verde o es un tomate normal que se recoge cuando está verde? Cerrado el tanque de las mujeres, es el baño de las mujeres. Es verde, verde. Verde nunca se queda dentro. Okej. To jest zielony pomidor, który zawsze jest zielony. Tu są, myślę, takie pomiędzy pomarańczem a cytryną, ogórki, awokado. Nie widać awokado. Mandarynki hiper słodkie, limonki. Limonka dobra to jest taka limonka, to jest dojrzała limonka. To nie jest dojrzała limonka, tak żeby powiedzieć. Małe banany. To jest, powiem szczerze, jest queso. Ese es pepino verde, A. es del pueblo. A, okej. Okay. Es nativo de acá, como. To jest ogórek zielony, to jest taki natywny stąd jakby. No i tu imbir, burak gdzieś jeszcze będzie i czosnek, cukinie. I eso? Ese es chayote. Chayote. Para un pollo con verdura. Okej, okay. La sopa, ¿qué tipo? Es como. Es como la papa. A, okej, okay. Podobny do ziemniaka. También lo haces hervir en agua. A hervir en agua y se come así. A, con sal. Ajá, con sal. A, okej. Okay. Po prostu gotuje się jak ziemniaki i soli się dodaje. Wielka cebula czerwona, biała, małe ziemniaczki. Tu papryczki. Ese es picante o no? No. No, ten nie jest pikantny. To są, z tego się robi chipotle, o ile dobrze pamiętam, to już jest konkretnie pikantny. No, to są super pikantne, te wszystkie małe habanero, to jest mega moc, te są moje ulubione, zajebiste są. No i to też są dość ostre. I tu mamy patisony. Hago ver a mis amigos en Polonia, cómo es la tienda, que se puede comprar. Tu są różne cynamon, chipoty, jakby suszone różne mieszanki, granola. Ese? Ese? Achiote. A, achiote, okej, okay. Ese lo conozco desde Ecuador. Okej. To jest achiote, to jest taka czerwona pasta do zabarwiania, ale generalnie w dżungli. To sabes que achiote se usa en la selva en Ecuador, te pones en la piel i non te pican los mosquitos y otros. Como achiote puro de las semillas que Aha, sale. ese. Así. No i tu są papaje, kapusty na kiszonki. Okej. Okay. A. No i platany. Wiadomo, muszą być platany. Amazona. Odkryj ceny produktów Amazona. Kliknij link w opisie. Zwróć uwagę na promocje, jakie są w obecnym momencie. Dzisiaj zrobiłem zakupy i tu pokażę, co kupiłem za 9 dolarów na wyspie Holbosz.
Wyspa, można powiedzieć, że jest na pewno 30% droższa niż ląd w Meksyku. Więc tak, litr świeżego soku z pomarańczy, 4 mandarynki duże, taką wiązkę bananów małych, pół papai, tak to wygląda. Tutaj jest natka kolendry, cilantro, 3 takie papryczki lekko ostre, 2 awokado i takie 3 mango. To kupiłem za 9 dolarów. Ja nie znam dokładnie poszczególnych. Meksykanie nie wystawiają cen, mają je w pamięci i wbijają zawsze te same. No tak to wygląda. Za 9 dolarów zakupy, czyli 9,36, no z obecnym kursem 40 zł. Taki supermarket największy, wchodząc. I ceny, proszę. Dolar to 25, takie coś pół dolara. Taki jakiś 46, prawie 2 dolary. Doritos są bezcenne, nie mają ceny. Lecimy dalej. Gdzie będą ceny? 28. Super sanissimo, czyli super w ogóle takie tortille. Tutaj takie tortille kosztują, nie wiadomo ile kosztują, jest 15 razy albo 25 dolara. Takie ciasteczka, proszę, pół dolara, takie ciastka tutaj. Wafle, nie, to nie ma wafli, tu są wafle. Na niektórych rzeczach nie ma ceny, więc jest ciężko zobaczyć. Tutaj mleko ktoś by chciał, proszę. Taka z dodatkami wszelkiej możliwej chemii. Jedyne 16, czyli tam jakieś 3 złote. Płatki jakieś śniadaniowe, jest dziś cena. Nie ma ceny. Lecimy dalej sobie. Tutaj chemię. Oczywiście też jest wirchen. Proszę, taki znicz z wirchen de Guadalupe. Jak widać, wirchen de Guadalupe. Dolara niecałego. Z ciasteczkami, taka paka, jakiś ciastek, trochę więcej niż dolar. Oreos, nie wiadomo po ile. Na wyspie jest generalnie, o tutaj jakieś inne, pół dolara takie ciastka. Na wyspie jest między tak 30% drożej niż na lądzie. Płyn do prania, dolar, taki płyn, jednolitrowy. Proszki do prania, proszę, 15, 800 gram proszku, 3 złote, trochę więcej może, jest trochę mniej. Mydło, proszę, takie mydło, 11,50, mniej niż pół dolara, takie tak samo, tu już droższe, dla dzieciaków ponad pół dolara. Antybakteryjne, pół dolara, trochę więcej. To jakieś następne, a to takie mydło. Takie mydło pokruszone, to nie do jedzenia płatki. Nieznana cena. Lecimy dalej. Makarony. Proszę, taka paczka 250, 1,6 dolara. Wszystkie po 6,50. Pół kilo spaghetti, 14,80, trochę ponad pół dolara. Można kupić, proszę, Barilla, 200 gram za 9,20. Zupki chińskie dla studentów 9,20, czyli niecałe 2 dolary. Bułka tarta 150 gram, pół dolara. Lecimy dalej. Jakieś takie, proszę. Lekko schemizowany, tu zadychę, takie coś. 345 gram. To jest przyprawiane, to nie jest czysty sok. Pomidorowy, jest też glutamina, w tym kiedyś patrzyłem. 10 kosztuje. Litrowy za dolara. Jak te warzywa tam. Wiele rzeczy jest za dolara. Ketchup, tak się pisze. Ketchup, dolar. Kilo tego. Tutaj jakieś takie ich dziwne rzeczy. Nie wiem, co to jest.
ostro kwaśne rzeczy, oni mają takie coś, to jest po prostu typu habanero albo jakiś ostry ten z cytryną. Tutaj jakieś takie salsa, chamoy, co to jest, nie? Niecały dolar, małe, 11, mniej niż pół dolara, mniej niż pół dolara, salsa verde, mniej niż pół, casera, mniej niż pół, to są wszystko ostre, różne salsy, tutaj też zielone, casera, 8,21/3, Valentino, niecałego dolara za litr, to jest, to ma moc, to jest zajebisty sosik, i tu na dole, te nie wiadomo za ile, ale tam dziś były za 4 dolary, 4 litry, tu jakieś płyny, chlor, za 6,5 litra, oleje, to olej palmowy, nie wiadomo ceny, sojowy, dolara za 0,85. Tu jest w ogóle olej z oliwek. Taka, była taka puszka, 3 litry oleju z oliwek za 20 dolarów. Wykupione niestety. Jakiś tutaj, to też kanola, to jest też olej. Olej za dolara, olej palmowy. Litr. To nie wiadomo, jakiś mikser kompletny. Litr za ponad dolara. Ryż. 450 gram za 9, 900 gram za 18. Tu ile tego tu jest? 2 kilo za 1,5 dolara, czyli 0,75 dolara. Kilo fasoli, 900 gram fasoli, dolar. Sól z fluorem, fluor za darmo daje. Nie wiadomo. No, ceny są spoko i mówię, normalnie na lądzie jest jeszcze taniej. Proszę, 5 dolarów taka puszka ananasów. Groszek, niecałe pół dolara puszka. Tutaj papryczki jakieś czerwone, ale nie ostre. Tuńczyk, puszka taka 16. Taka puszka 17. Tutaj te po 12 w wodzie. Te duże po dolarze, taka puszka. 300 gram. Sardyny w sosie. Nie ma ceny, bo to nie od nich cena. Papier toaletowy na czasie. Ponad dolara, 6 takich pasek. Pieluszki. 190 takie coś. 40 pieluszek, 190. 8 dolarów. No to jest pyszna rzecz. Takie papryki, takie te fasole. Podsmażone bez dodatków, przepyszne, to jest strasznie wciągające, pierdzi się po tym masakrycznie, nie? 3 zł taka po prostu, 430 gram, różne rodzaje tych fasol są, tu mają mniej, ale tu też widać, wiadomo, Meksyk to fasola. No i tu frijoles negros, refritos, proszę, 3 kilo puszkę można sobie kupić za 4 dolary, majonez. Proszę, tutaj 4 kilo, jeden ten galon, 81, 3 dolary. McCormick pewnie droższy, bo ten kosztuje 1400 gram za 4 dolary. Taka woda kosztuje 20, 25, zależy która, czyli dolara, 5 litrów wody. A tu są jakieś mąki z, to jest z kukurydzy mąka, to jest chyba, to jest trigo zwykła, no kilo mąki, pół dolara, proszę. Posypki lodowe, nie wiem, za ile. Proszę, podpaski Always'a za dolara, taka paczka. Tutaj jakieś dla starszych osób pieluchy i ceny. Serwetki, taka paczka. Proszę, za dolara. Tutaj jakieś torby. Kilogram toreb. Na śmieci myślę. Nie wiadomo za ile.
folia aluminiowa, nie wiadomo za ile. No. Jeszcze ceny są przystępne. No, tu są te moje papiery, które chciałem. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Także ceny są spoko. Meksyk jest tani, na wyspie jest drożej. Zawsze w każdym kraju na wyspie będzie 30-50% drożej. Im dalsze wyspy, jak południowy Pacyfik, no to tam wchodzimy w ceny masakryczne, tak jak było na Niue. Uff. Jeśli chodzi, no bo tak, tam już przedstawiłem ceny warzyw, ceny w spożywczym, inne koszty życia tutaj na wyspie, no to na przykład teraz tam, gdzie ja wynajmuję na miesiące i to jest cena taka jak z sezonu, aczkolwiek jest bardzo trudno złapać takie miejsce tu do wynajęcia, to jest 400-450 dolarów na miesiąc, 20 metrów kwadratowych pokój z aneksikiem kuchennym i łazienką, używanie wolnego internetu. Ta wyspa do mieszkania jest bardzo droga, ponieważ tu jest bardzo droga turystyka, tu jest bardzo duży ruch turystyczny. Ta wyspa w sezonie nie wygląda tak jak ja tu jestem, to tutaj to jest Mielno czy Międzyzdroje, tu są tłumy ludzi normalnie, więc to wygląda zupełnie inaczej. Bo teraz na przykład jak gdzieś tam koło centrum było jakieś mieszkanko, normalnie dwie sypialnie, łazienka, kuchnia, pokój jakiś taki dzienny za 250 dolarów miesięcznie, ale tego normalnie jak jest sezon, to nie, to takie coś, po prostu tu pracownicy wtedy mieszkają w tych mieszkaniach. To jest, ta wyspa ma bardzo duży problem, jeśli chodzi o lokale mieszkaniowe dla ludzi, którzy tu pracują, i to jest w ogóle problem w wielu lokalizacjach Meksyku, gdzie jest turystyka, że po prostu lokale, które były, są wynajmowane turystom na Airbnb. Teraz ja myślę, że ta turystyka po tym wszystkim trochę osłabnie, bo dużo ludzi po prostu odczuje konsekwencje jakieś takie finansowe i nie będzie to wielkim priorytetem, żeby podróżować, więc trochę to się może zmienić, ta sytuacja, aczkolwiek myślę, że to i tak tutaj pozostanie drogie. Niektórzy z mieszkających tutaj, co tu pracowali, teraz nie pracują i czekają, bo oni najpierw myśleli, że to będą 2 tygodnie, teraz już wiedzą, że nie wiedzą chyba ile, więc zaczęli się wyprowadzać po prostu z wyspy, zaczęli ją opuszczać, wstawiać posty takie, że tutaj jest jednak bardzo drogo, tu jest o wiele drożej niż w Meksyku, w pozostałych częściach. No bo gdzie indziej, my kiedyś na przykład nad jeziorem Bacalar wynajmowaliśmy cały dom za chyba 400 dolarów, taki 150 metrów kwadratowych, co obecnie jest też nie do wynajęcia w Bacalarze, bo taki dom na Airbnb teraz to tam kosztuje 200 dolarów za dobę po prostu. Także no, ja tam dam linki w opisie do takich portali jak Oto Dom, gdzie można wyszukiwać sobie po prostu do wynajęcia. I tam uwaga, bo w Meksyku ich skrót, ich waluty jest US, jest jeden US, a drugi USS, coś takiego, więc jeśli kwota jest zbyt wysoka, niż się może wydawać, to są najprawdopodobniej w peso podane, a jeśli jest, jeśli byś myślał, że to jest w dolarach, ale po przeliczeniu na peso to wychodzi, że to jest jakoś drastycznie tanio, to było w dolarach, ale najczęściej wtedy jest USD zaznaczone. Także ta wyspa w sezonie, tak jak normalnie, który tu trwa 365 dni w roku, ja bym tu nie chciał mieszkać. Chociaż gdzieś na obrzeżach może bym chciał mieć retreatowy taki domek, żeby czasem tu sobie przyjechać.